Małgorzata Foremniak nigdy nie mówiła o tym głośno, nie miała najmniejszego powodu, aby aż tak dzielić się swoim życiem prywatnym. Wszystko zmienił jeden wywiad, którego udzieliła wraz z córką, Aleksandrą Jędruszczak. Prawda wyszła na jaw i aktorka opowiedziała o wszystkim ze szczegółami. Małgorzata Foremniak znana jest z empatii i wrażliwości, dlatego może nie dziwić fakt, że zdecydowała się na taki krok. Zdecydowanie mówi, że tego nie żałuje i dziękuje córce, że dzięki jej namowom w końcu się odważyła. Małgorzata Foremniak była namawiana przez córkę na pewną rzecz. W końcu złamał ją jeden sen aktorka znana głównie z Na dobre i na złe oraz sędziowania w Mam Talent, bardzo dba o swoje rodzinne relacje. Na skutek tego często udziela wywiadów wraz z córką, Aleksandrą Jędruszczak. W magazynie Uroda Życia obie opowiedziały o swojej relacji. W pewnej części wywiadu padło dość odważne wyznanie ze strony Małgorzaty Foremniak. Nikt do tej pory nie mówił o tym głośno. Córka Małgorzaty Foremniak na co dzień pracuje jako psychoterapeutka i postanowiła namówić mamę na wybranie się do specjalisty. Wspomina, że miesiącami regularnie i nieśmiało przypominała o swojej prośbie. Bardzo długo była ze mnie taka Gosia Samosia. Aż w końcu zaczął mnie męczyć jeden sen. Pojawiał się codziennie i w końcu opowiedziałam go Oli. Ja tylko czekałam na ten moment, opowiada Małgorzata Foremniak i zaczęła rozważać wizytę u psychologa. Aktorka z radością przyznaje, że dziś już oddycha z ulgą na podstawie powtarzającego się snu. Małgorzata Foremniak wywnioskowała, że jeśli ten jeden temat ją męczy i powraca do niej praktycznie co noc, to prawdopodobnie nie zamknęła pewnych spraw na tym głębszym poziomie. Tematy wracały jak bumerang. I domagały się rozwiązania, którego ja nie znałam. Ktoś musiał mi pomóc. Ola namówiła mnie na spotkanie ze wspaniałym psychologiem i okazało się, że psychologia to jest fajna droga do samoświadomości. Dzisiaj już oddycham z ulgą. Czuję się, jakbym dostała nową siebie, przyznaje Małgorzata Foremniak. Dzisiaj grzeję, jeden. Myjesz kurczaka przed gotowaniem? Nigdy tego nie rób, wda ostrzega. Możesz się zatruć dwa. Do studia Elżbiety Jaworowicz wparował nagle Zenek Martyniuk. Widzom odebrało mowę, co tam się wydarzyło? Małgorzata Foremniak oczywiście nie zdradziła, co dokładnie jej się śniło oraz jakie tematy przerobiła na terapii z psychologiem. Niewykluczone, że mogła nadal czuć się nieco rozbita po śmierci swojego drugiego męża, Waldemara Dzikiego, w 2016 roku. Z kolei jej pierwszy mąż i zarazem ojciec Aleksandry zginął w wypadku samochodowym. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.